ja rzeczywiście widzę po ludziach. Widzę po ludziach, że to działa. Najpierw taka niepewność, a później coraz większe oswajanie się z tym niewidzeniem. I oswajanie i też takie, że ta ciemność przestaje być czymś strasznym. Tak. Jest po prostu pewnym stanem, w którym jesteś, który o dziwo daje ci relaks, który daje ci zaufanie, jeśli masz przewodnika obok, łapiesz się go i też zauważyłem, że ludzie, kiedy byli w goglach, więcej ze sobą rozmawiali. Że to, że nie widzieli, sprawiało, że potrzebowali innego kontaktu, czyli na przykład werbalnego. To jest maszyna, żeby pisać, a możesz pisać Braille'a? Tak, to jest maszyna dla osób niewidomych, dzięki której osoby niewidome mogą właśnie pisać. Nie, możemy iść sama z Wiktorią. Teraz Proszę, naprawdę musisz mieć blisko. Chcę to zacząć. Dobrze, to będzie dla ciebie. Teraz kolega... Bo jestem ciekawa, jak to jest wejść w świat, w którym się używa czterech zmysłów. To jest dla mnie codzienność, a ciekawa jestem, jak to jest doświadczyć tego wtedy, kiedy to nie jest codzienność i kiedy to jest coś nowego. Też nie tylko o otaczającą rzeczywistość chodzi, nie tylko chodzi o to, jak wygląda miasto, czy budynki, ale też o codzienność, o to, jak wygląda zwykły dzień z perspektywy naszej właśnie. Teraz mogę przeczytać się w Braille, tak? To jest Braille 8-punktowy, aczkolwiek do zwykle korzysta się 6 punktów. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i na przykład literka K to jest punkt pierwszy, trzeci, czyli K. Zobacz, literka E to jest ten przycisk i ten przycisk. Dobra, to próbuj. To ciekawe, w jaki sposób oni... Jeżeli ona pewnie idzie do przodu i w pewnym momencie zostanie zdezorientowana i zatrzyma się i nie będzie wiedziała, co zrobić, to może się źle skończyć. To nie jest, tak jak Sandra mówi, niewidoma pisarka albo po prostu moi niewidomi znajomi, tylko to są po prostu moi super znajomi, którzy są świetni. Dziewczyna, która ma zarąbisty żart, chłopak, który ma ogromne serce. Natomiast tutaj po prostu to, że przestrzeni i ogólnie świata w dużym takim ujęciu można doświadczać nie tylko poprzez wzrok i tego, że czasami wzrok właśnie dużo zabiera. Że ma się takie bezgraniczne zaufanie, które jest zbudowane na tym. Sandra, chcesz zacząć? Czy ja mam zacząć? Mi jest wszystko jedno. Mogę zaczynać. Już?